Dobry wieczór państwu. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Wabik, będę prowadził dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z Marcinem Rotkiewiczem. współautorem wraz z Elżbietą Dymną siedzącą tam albumu Polski Street Art, część druga, między anarchią a galerią, książki, która jest niejako kontynuacją poprzedniego wydawnictwa. O podobnym tytule polski street art sprzed kilku lat, a w jakimś sensie również podejmuje wątki książki graffiti w Polsce 1940-2010. Marcin i Ela są autorami wszystkich trzech książek. Polski Street Art był pierwszą książką w zasadzie na polskim rynku podejmującą kompleksowo tematykę street artu. Kolejna publikacja miała Charakter taki już historyczno-faktograficzny, i była taką dosyć udaną próbą połączenia dwóch dyskursów na temat street artu. Jednego wywodzącego to zjawisko z graffiti o amerykańskiego, a drugim jest taki dyskurs bardziej ogólny, bardziej akademicki, wywodzący street art gdzieś od takich pradawnych aktywności człowieka. Ale to więcej nam opowie o tym Marcin. Nowa książka ujmuje te zagadnienia jeszcze bardziej szczegółowo, jeszcze bardziej dogłębnie. Posłuchajmy zatem. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie na spotkanie z nami. To naprawdę miłe, zwłaszcza o tak wczesnej godzinie. No właśnie, między Anarchią a Galerią polski Street Art, część druga. Często. Padało takie pytanie w momencie przygotowań tej książki, czy jest jeszcze w ogóle o czym mówić. Wydaje mi się, że jest o czym mówić i, i, i to właśnie powiedzieliśmy w tej książce. A czy rzeczywiście, tak jak, powiedział, tak jak powiedział Artur, ta książka jest historycznie trzecią z publikacji poświęconych polskiemu street artowi, którą przygotowaliśmy. Tak wyglądała pierwsza część. Tak wyglądała pierwsza część w nowym wydaniu po zmianie okładki, dlatego że penetrując ten obszar sztuki i jego historię w Polsce, no doszliśmy do wniosku, że w zasadzie to jest taki ikoniczny dla polskiego street artu obraz, który powinien się znajdować na tej okładce, więc się teraz znajduje. Potem, potem było graffiti w Polsce i, i to były takie nasze poszukiwania związane z historią działań ulicznych w Polsce. i Myślę, że to jest o tyle ważne, że po pierwsze pokazaliśmy tutaj, że street art jako zjawisko uliczne, jako pewien fenomen uliczny nie pojawił się w Polsce razem z modą na Banksiego, co niestety wiele osób uważało, że tak jest. Natomiast jest to coś, co ma bardzo długie historyczne tradycje sięgające II wojny światowej. Przynajmniej my wywodzimy to od działań, które działy się w okresie II wojny światowej, co trochę tych myśli jest również w tej nowej publikacji. I ta książka i to jest już najbardziej syntetyczny obraz tego wszystkiego, co się dzieje w obszarze ulicy. Bo, bo to były książki w zasadzie w pewnym sensie popularyzatorskie, w pewnym sensie trochę edukacyjne. Ja nie lubię tego słowa, ale dzisiaj dla wielu osób street art jest pewną oczywistością i jest pewnym takim dość oczywistym zjawiskiem zarówno kulturowym, jak i popkulturowym. No bo street art w zasadzie wszedł szturmem w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat do, do popkultury. Kiedy wydawaliśmy pierwszą książkę, to nie było takie oczywiste. Większość ludzi kojarzyło działania, również te artystyczne, na ulicy z wandalizmem, z graffiti, a graffiti z kompletną dewastacją. I te trzy książki mają jakby taką, taką kolejność. Pierwsza, która otwiera po prostu jakieś drzwi i pokazuje, że tam na ulicy, na murach, dzieją się nie tylko rzeczy, te, które większość społeczeństwa uważa za czysty wandalizm, za niszczenie, nie rozumie ich że dzieje się też sztuka, że w momencie kiedy się dobrze temu wszystkiemu przypatrzeć, to tą sztukę można znaleźć i to piękno można odkryć. Druga część pokazywała tradycje historyczne. Ta stawia sobie takie ambicje, żeby, żeby usystematyzować, uchwycić całe spektrum działań i całe spektrum motywacji, jakie pojawia się na ulicy, od tych takich najbardziej anarchistycznych, które nawet same o sobie nie, nie myślą czy nie uważają się za, za działania artystyczne po działania bardzo wysublimowane, o podłożu galeryjnym czy nawet kończące się w galeriach w, w takich white Cubach, no, jak ten jeden z tych, w których jesteśmy. I próbujemy to pokazać. Postawiliśmy sobie na początku takie, takie dwa motta można powiedzieć czyli po pierwsze artysta uliczny jest wart tyle ile jest wart bez ulicy to jest zdanie które powiedział Sławek Czajkowski malarz dojznany wywodzący się właśnie z, najpierw z graffiti a później ze street artu obecnie już uznany również <laughs> w tak zwanym głównym obiegu, oficjalnym obiegu laureat Nagrody Geperta za 2009 rok, bo rzeczywiście ta ulica jest bardzo fetyszyzowana. Ludzie, którzy lubią street art fetyszyzują, fetyszyzują ulicę, nadają jej pewną wartość w tym sensie, że jeżeli cokolwiek pojawi się na ulicy, to być może to już jest bardziej ciekawe niż to, co pojawia się nie na ulicy, więc my się zastanowiliśmy, co się stanie, jak od tego, co artyści uliczni robią, odejmie się ulica. Czy to nadal będzie ciekawe i próbujemy pokazać właśnie to w tym albumie. Drugim mottem, czy drugim takim motywem, który przyświecał nam jest zdanie Sidara Lewisona, czyli osoby, kuratora, który otworzył drzwi dla do street artowi do naprawdę głównego obiegu kultury. Mianowicie był kuratorem wystawy w Tate Modern, street artu w 2008 roku. I on właśnie powiedział to. I my w tej książce próbujemy pokazać to całe spektrum strategii ulicznych, działań ulicznych, postaw ulicznych twórców. I poddać je po prostu ocenie widzów, ocenie państwa. Na koniec, po obejrzeniu tej książki, po, po zapoznaniu się z nią, mam nadzieję, każdy wyrobi sobie zdanie na ten temat, co jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne, co jest sztuką, co jest wandalizmem, co jest niewartym zainteresowania jakimś takim efemerycznym fenomenem, a co jest działaniem, które być może wpisze się w naszą kulturę i zostanie. Ja Państwu pokażę kilkadziesiąt, z blisko 200 rozkładówek z tej książki. Książka liczy 400 stron i pokażę, przyznam, te mniej atrakcyjne, dlatego że będę chciał pokazać Państwu myśl w ogóle, jaka, jaka jest w tej książce i sposób, w jaki opowiedzieliśmy to wszystko. Natomiast te strony, których nie pokazuję, to są te strony z obrazami i ze zdjęciami tych zdjęć. Jest blisko tysiąc w książce, więc Naprawdę te ciekawsze rzeczy znajdziecie Państwo w drukowanej wersji. Przede wszystkim bardzo dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zechciało uznać ten szczególny aspekt twórczości za warty wsparcia. Ten album powstał w ramach programu Wydarzenia Artystyczne Sztuki Wizualne. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim porządkujemy taką pierwszą niejasność, która się tworzy, zwłaszcza w momencie, kiedy wydaliśmy książkę graffiti w Polsce 1940-2010. Było mnóstwo reakcji. Jakie graffiti 1940? Przez graffiti pojawiło się niedawno. Otóż nie. To, co potocznie uważa się, czy też określa się jako graffiti, w tej książce również często w jakichś tam opisach stosuje to pojęcie słowa graffiti. Graffiti jest znacznie szerszym pojęciem i oznacza. A wszelkie nielegalne przedstawienia na murach, również napisy, które były i 100 lat temu, i 200 lat temu, i 2000 lat temu, z tym, że przed epoką farby noszonej przy sobie to po prostu ryto. Tutaj są na przykład moje zdjęcia z Egiptu, czy, gdzie pierwsi turyści zostawiali graffiti ryte na kolumnach egipskich świątyń. Czy te zdjęcia obok to są zdjęcia z takiego starego fortu carskiego w Warszawie, gdzie pokolenia żołnierzy stojących na warcie właśnie ryły swoje imiona i daty, żeby zostać w jakiś sposób zapamiętanym w tym miejscu, zostawić swój ślad. Mamy też zdjęcie z Reichstagu z roku 1945, z Warszawy, z pewnego podziemnego przejścia z roku 89 i właśnie z nowojorskiego metra, z samych początków narodzin graffiti. I widać, że to jest właśnie ta myśl związana z koniecznością czy z chęcią, z potrzebą pozostawienia swojego śladu. I w ten sposób w ten sposób graffiti narodziło się to co nazywane jest writingiem, a co mylnie jest określane graffiti, ponieważ writing jest tak silnym zjawiskiem kulturowym, że on w pewnym sensie zdominował to pojęcie graffiti. Natomiast graffiti jest znacznie szerszym pojęciem. Pokazujemy narodziny writingu i street artu w Polsce i są so, tak naprawdę grafiti pojawiło się w roku 89. Natomiast yy, mówimy o writingu. Ten amerykański writing pojawił się w roku 89. W niektórych miejskich legendach to był jeden lub dwa lata wcześniej, ale ta żelazna kurtyna ba była bardzo szczelna, jeżeli chodzi o to zjawisko. Natomiast sztuka na ulicach, również ta nielegalna istniała w Polsce znacznie wcześniej. W latach 80. cała Polska była zamalowana graffiti szablonowym, graficiarze ówcześni nielegalni mówili na to graffiti nie mówili na to szablon, to było po prostu graffiti, jeszcze zanim jakiekolwiek litery w stylu amerykańskim się pojawiły. Mówimy też trochę, mówimy też trochę o, o tym, o czym mam nadzieję porozmawiam z Arturem, czyli o konflikcie pomiędzy graffiti a street artem, czy rzeczywiście istnieje, a jeśli istnieje to w jakim wymiarze, czy może jest specyficzną rzeczą dla niektórych miast, czy może jest jakimś szerszym zjawiskiem. Pokazuje, żeby zilustrować tą tezę, pewną pracę street artową powstałą w ramach festiwalu warszawskiego dwa lata temu, zrecenzowaną przez graficiarza. No właśnie, więc żeby, żeby temu wszystkiemu nadać jakiś porządek, zastosowaliśmy klucz chronologiczny i pokazujemy w tej książce zjawiska w takiej kolejności, w jakiej pojawiały się w polskiej przestrzeni publicznej. I z pewnością taką najwcześniejszą formą graffiti był napis. Wiadomo, że, że graffiti i, i, i ściany to jest taki wolny kanał komunikacji, w związku z tym, w związku z tym nawet w, w czasach opresyjnych, kiedy wszystkie media, mas media są pod kontrolą aktualnie panującego reżimu, ściany pozostają taką wolną trybuną i są bardzo chętnie wykorzystywane właśnie przez wszelkie ruchy polityczne czy wolnościowe. Tak było w okresie II wojny światowej, tak było później, choć w mniejszym nasileniu przez okres PRL-u, i później znów to takie graffiti wolnościowe, graffiti sprzeciwu wybuchło w roku 80. wraz z Karnawałem Solidarności. To są dwa takie ważne momenty. Widzicie Państwo na przykład graffiti na pociągach z okresu II wojny światowej. Więc to też nie jest tak, jak w większości, zwłaszcza młodzi ludzie, młodzi graficiarze, sądzą, że to wszystko zostało wymyślone w ciągu ostatnich 20 lat. Następną po napisach formą grafiti, jaka pojawiła się w przestrzeniach publicznych w Polsce, były murale. Zarówno te legalne tworzone przez artystów akademickich. O rodowadzie akademickim. One były związane z odbudową zwłaszcza starych obszarów zabytkowych, miejskich. Tam pojawiały się murale, ale też ozdabiały również gmachy użyteczności publicznej. I w połowie lat 80., mniej więcej w roku 87 lub 80, zaczęły pojawiać się nielegalne murale, i to są prawdopodobnie pierwsze murale. A jeden z Wrocławia, tam z takiej ściany przy kościele Świętego Marcina, i jeden z Warszawy z pod mostu Grota Roweckiego, świeżo, świeżo zbudowanego. A w roku 1987 tam pojawiły się pierwsze nielegalne murale. I tutaj następuje przejście do, do tego, co dzieje się współcześnie, ponieważ Mural na bazie, czy też na fali tej popularności street artu, stał się obecnie bardzo modny, bardzo popularny. Większość dużych miast w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowała sobie takie festiwale street artu. I tych murali powstały w tym roku dziesiątki, w zeszłym roku również dziesiątki, więc to jest naprawdę taki złoty okres polskiego muralu w tym momencie. Ta moda prawdopodobnie za chwilę się skończy, bo już dobiegają zewsząd głosy, że to jest medium nadmiernie eksponowane, nadmiernie eksploatowane. Natomiast, oczywiście, problemem, jaki, jaki się tu pojawia, jest to, że jeżeli pojawia się sponsor z pieniędzmi, miasto, czy firma, czy ktokolwiek, kto tego typu festiwal sponsoruje, czy, czy finansuje. Natychmiast pojawiają się oczekiwania związane z tym, żeby taki mural... Um... No w jakiś sposób odzwierciedlał potrzeby sponsora czy też podmiotu finansującego, więc miasta oczekują, żeby na tego typu muralach pojawiały się na przykład jakieś akcenty związane z promocją danego miasta czy dzielnicy, czy też festiwale i takie spontaniczne, pojedyncze malowania organizowane są też pod potrzeby jakichś konkretnych rocznic, więc na przykład w Warszawie, nawiązuję do Warszawy bardzo często, dlatego że wiadomo, że mój pogląd jest o tyle warszawocentryczny, że tam mieszkam, tam się dzieje dużo tych rzeczy, ale na przykład to, z czym my tam mieliśmy problem, to był zalew wszelkiego typu murali rocznicowych. Najpierw mieliśmy rok szopenowski, więc tych murali szopenowskich, lepszych i gorszych, pojawiało się mnóstwo. Były kolejne rocznice różnych bitew, różnych podwstań. No, i na przykład to owocuje też tym, że to są na przykład murale spontanicznie pojawiające się, związane z rocznicą Powstania Warszawskiego. Jest taka szczególnie aktywna grupa graficiarzy związana ze środowiskami kibicowskimi w Warszawie, która robi mnóstwo murali kibicowskich, ale też równolegle wykonują tego typu murale patriotyczne. Poziom możecie Państwo ocenić sami, natomiast to jest autentycznie taki szczery przejaw ich patriotyzmu, i, i sporo tego typu produkcji w Warszawie jest obecnych. W związku z tego z takim wykorzystywaniem murali jako narzędzia promocyjnego powstaje też mnóstwo kontrowersji. My pokazujemy te kontrowersje na wielu przykładach murali wokół których wybuchły awantury. Na przykład remontowaliśmy sobie dworzec centralny w Warszawie i dyrektor zarządzający tym dworcem bez konsultacji z architektami prowadzącymi remont i rewitalizację przestrzeni dworca, wpuścił grupę graficiarzy na dworzec i tam mamy te dolne zdjęcia. Ten mural jest fatalny naprawdę. I była olbrzymia awantura z tego powodu w mieście, natomiast mural niestety jest zrobiony i chyba nie zostanie usunięty, więc on tam w tych takich modernistycznych wnętrzach dworca Wa Warszawa Centralna nie wygląda dobrze. Dla kontrastu pokazujemy taką propozycję muralu Jarosława Ficińskiego, który próbowała przeforsować BWA Warszawa. Nie udało się, a to są te górne zdjęcia. Czy murale nie do końca pasujące w obszarze staromiejskim w Warszawie. Niemniej jednak no to, są, to, są, to są jakieś kontrowersje, które się rodzą, natomiast ewidentnie jest tak, że te ostatnie dwa lata w Polsce to jest złoty okres muralu artystycznego i, i te murale malują zarówno artyści wywodzący się ze środowisk akademickich, jak i, jak i twórcy przychodzący do tej formy przedstawień od strony graffiti, od strony nielegalnego takiego malarstwa miejskiego. I ewidentnie mamy do czynienia ze złotym okresem muralu i, i, i myślę, że tak jak te murale reklamowe z lat 60., 70. i 80. są takim emblematem, takim symbolem złotych lat PRL-u, tak ten mural artystyczny będzie takim symbolem mniej więcej tych lat, w których żyjemy teraz. I to są naprawdę już spektakularne realizacje i myślę, że w Polsce ukształtowała się w tej chwili czołówka malarzy reprezentujących naprawdę światowy poziom i takich, których na świecie zaczyna być widać i zaczyna się o nich mówić i polecam Państwu zainteresowanie się tym obszarem. To jest na przykład twórczość grupy Etam Crew, Sepe Hazme. No właśnie, więc, więc mural to, to, to była ta, 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 jakby ta forma, która pojawiła się bardzo wcześnie w latach 50. i dzisiaj przeżywa swój złoty okres. Następną rzeczą, jaka się pojawiła po muralach. To były szablony. Pierwsze szablony prawdopodobnie podkreślam, prawdopodobnie były odbijane w latach 80. Najstarszy, najstarszy twórca szablonowy, na jakiego natrafiliśmy, przyznawał się do odbijania szablonów w roku 1980 to był Faustyn Heumecki w Warszawie. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że pionier malarstwa szablonowego, taki wskazywany w literaturze światowej, czyli Blacklerat. Tworzył w roku 80 lub 81, więc to są też te nasze takie wykopki historyczne, które pokazują, że, że w Polsce wiele rzeczy działo się albo równolegle, albo nawet czasami nieco wcześniej, niż to, co, niż to, co w literaturze przedmiotu, takie ogólnie przyjęty uważa się za początki. E Efektem tych wszystkich działań szablonowych, bo szablon był bardzo przydatnym medium dla działań opozycji, dla działań tych wszystkich ruchów młodzieżowych, które się w tym środowisku opozycyjnym narodziły. Młodzi dodali tej walce o, z komuną, pewien rodzaj humoru, pewien rodzaj dwuznaczności, to spowodowało zmieszanie się treści politycznych i artystycznych, surrealistycznych na tych szablonach i w roku 89. Polska była pokryta w zasadzie do takiej wysokości, jak ręką można sięgnąć szablonami i dzisiaj nazwalibyśmy je po prostu street artem. To były, to były prace stricte street artowe i w tym sensie tutaj w tej książce na przykład dowodzimy, że street art w Polsce jest wcześniejszy niż graffiti. Z reguły, zwłaszcza graficiarze przyjmują, że jest odwrotnie. A także, także jakby w Polsce, w, Polsce, w Polsce szablon i w Polsce street art był pierwotny w stosunku do graffiti, które dopiero w tym roku 89 się pojawiło. No pokazujemy te przykłady szablonu, pokazujemy twórców, którzy ten szablon tworzą. Na przykład, Czarnobyl, wywadzący się z Polski, tworzący w Berlinie artysta bardzo ciekawy, który taką fotograficzną jakość prezentowania treści osiągnął w tych wielowarstwowych szablonach. To są rzeczy, które wykonuje się miesiącami. Ta twarz ma około dwóch metrów wysokości. To, to nie jest zdjęcie to jest, to jest bodajże dwunastowarstwowy szablon, wycinany miesiącami. I Czarnobyl powiedział bardzo ważne zdanie, ponieważ on jest jednym z tych twórców, którzy wywodzą się jeszcze z tej starej epoki przedwriterskiej, przed przed czyli z tego, z tego, gra z tego szablonu z lat 80. On powiedział, że wszystko czego się nauczył i co robi w Berlinie, w zasadzie wyniósł z Polski, i że w Polsce w latach 80. robiono dokładnie takie rzeczy, jakie dziś robi Banksy, tylko nie było wokół kamer, żeby to rozmuchać. Natomiast jakby to jest jego opinia że nic nowego nie zostało 20 lat później wymyślone w Wielkiej Brytanii. Darek Paczkowski w ogóle to jest następny twórca, który, który zasługuje na uwagę. On właśnie zrobił tego Lenina z Irokezem, którego Państwo widzieliście na, na okładce drugiego wydania polskiego street artu. Również od lat 80. tworzy do dzisiaj. Może jeszcze dodam, że, że ten, ten obraz Lenina z Irokezem na okładce jest w pewnym sensie też zremasterowany przez Artura Wabika siedzącego obok i jemu zawdzięczamy jakby przywrócenie go do, do takiego współczesnego obiegu. Darek Paczkowski jest twórcą, który do dzisiaj kultywuje tą taką e, walczącą formę graffiti. On pomaga całemu światu, no jest zawodowym rewolucjonistą, ja się przynajmniej tak śmieję, że jest zawodowym rewolucjonistą. On poprzez malarstwo ścienne, poprzez street art stara się wesprzeć wszelkie idee, czy wszelkie, wszelkie osoby, które potrzebują pomocy. Wszystko jedno, czy są to osoby niepełnosprawne, czy są to Czeczeni, czy są to na przykład, nie wiem, tak jak tutaj widać, Pussy Riots, które zostały, jak wiadomo, wtrącone do więzienia, czy Darek Paczkowski walczy z, żywności, z żywnością modyfikowaną genetycznie używa street artu do dzisiaj właśnie w tej takiej bardzo pierwotnej formie, która w Polsce była używana od czasów wojny i przez czasy Solidarności. Następnie mniej więcej w roku 88-89 do Polski zawitało to graffiti amerykańskie i tutaj nastąpił bardzo silny rozdźwięk pomiędzy tymi starymi graficiarzami malującymi szablonowo, Którzy używali szablonu po to, żeby przenosić treści. Wszystko jedno, czy polityczne, czy społeczne, czy artystyczne, ale było to przeniesienie treści. Podstawową różnicą, która różniła tych nowych graficiarzy, writerów od starych graficiarzy szablonowych, było to, że jedyną treścią pracy writera był jego podpis albo podpis jego grupy, a jedynym celem była wewnątrzśrodowiskowa autopromocja, tak można to nazwać. A starzy graficiarze, jakby, kultywowali taki etos wspólnotowy. Oni nawet często nie podpisywali tych swoich szablonów. Tam było zanegowanie autorstwa wręcz. Istniała tak zwana pozytywna wymiana szablonów. Oni między sobą przesyłali te szablony, Także na, na, na koniec nie było wiadomo, kto stworzył jaki wzór. Tutaj wszystko w tym nowym graffiti, w writingu, kręciło się wokół osoby twórcy i wokół jego imienia, czy też pseudonimu. I my tutaj pokazujemy ten świat graffiti, dlatego że on jest to tyle ważny, czy też tak ważny, że z niego w zasadzie ten cały dzisiejszy street art korzeniami, czy też ideami czerpie. Natomiast to nie jest tak, że on czerpie wyłącznie z niego, jak często writerzy lubią myśleć, że street art jest taką pochodną graffiti, którą artyści w pewnym sensie zapożyczyli lub też ukradli od, od writingu. Nie jest tak. Polski Street Art i światowy Street Art nie jest prostą pochodną writingu. My tutaj staramy się wprowadzić też w ten świat writingu trochę, trochę takiego porządku i tak jak, tak jak napisałem, czy jak, jak napisaliśmy we wstępie, że dobrze jest nauczyć się patrzeć na tą całą gmatwaninę linii mazajów. 90% być może 95% ludzi or organicznie nie cierpi graffiti tego tego writingu amerykańskiego uważają, że to jest czynnik dewastujący miasta nie rozumieją tego My bardzo często na spotkaniach, które mamy, słyszymy, zwłaszcza od starszych osób, żądanie jakichś radykalnych podniesienia kar, obłożenia sprejów procentowym podatkiem. Widać że, widać, że ten rodzaj aktywności ulicznej jest obarczony bardzo dużą niechęcią. My staramy się ją trochę nie tyle usprawiedliwić, co, co wytłumaczyć, bo, bo myślę, że nie trzeba tego usprawiedliwiać, dlatego że. Dlatego, że autorzy tych przedstawień, writerzy, absolutnie nie chcą, żeby, żeby graffiti było legalne. Nielegalność jest paliwem tego zjawiska i też tworzenie tego w tych warunkach, jakie są, czyli zagrożenia pewną karą, jest, jest nagrodą. Tak? To, co się dzieje, ta adrenalina z tym związana i. A satysfakcja ze zrobienia czegoś nielegalnego w gruncie rzeczy jest nagrodą dla, dla osób wykonujących te, te, te przedstawienia, te obrazy. Niemniej staramy się wprowadzić trochę typologii w to wszystko. Wychodzimy od taga, czyli od tej takiej formy, którą widać tu na górze i to jest taki indywidualny podpis writerski. Prosimy trochę czytelników, żeby wyszli poza fakt pojawiania się tych tagów w nielegalnych miejscach czy niszczenia przez nich jakichś podłoży, żeby skoncentrowali się na samej formie typograficznej tagu. I wtedy ona naprawdę, jeżeli jest dobrze wykonana, to uwalnia bardzo duży potencjał typograficzny. Jest sporo przyjemności w oglądaniu tego. Następną formą, jaka się pojawia, taką bardzo szybką, również nielegalną, jest tak zwany throw-up. Tu pokazuję mi kilka przykładów. Niektóre dobre, niektóre niedobre, ale to jest, to jest to, co się pojawia. Tutaj też często albo imiona grupy się pojawiają, albo przepraszam, pseudonimy grupy, albo pseudonimy poszczególnych twórców. Kolejną formą jaką, jaką graficiarze tworzą jest chrom, czyli taka litera tworzona przy pomocy srebrnej farby. To wygląda na biało, ale farba jest srebrna, ona znacznie lepiej kryje. Też trochę wyjaśniamy, jak to się, jak to się tworzy, jakie tam są elementy. następną dużą formą. Aha, tutaj mamy jeszcze, tutaj mamy jeszcze spory, spory tekst zewnętrzny ty, takiego socjologa z Lublina, wiele lat animującego scenę graficiarską, robiącego festiwale, też badającego to zjawisko, Czarka Hunkiewicza. Tekst poświęcony bombingowi, ponieważ te wszystkie nielegalne formy graffiti, które, które pojawiłem, zarówno trołapy, jak i tagi, jak i srebra, jak i coś co nazywane bywa wrzutami, czyli wszelkie inne nielegalne formy graffiti tworzą tak zwany bombing i bombing jest procesem, w który graficiarze są zaangażowani całą duszą i tak naprawdę aktywność bomberska e, i jej efekty budują pozycję, budują pozycję writera w grupie, w środowisku i tutaj jest troszkę przybliżony jakby sam ten proces i, i, i stojące za nim motywacje. E, taką końcową formą nie wiem, czy można zaryzykować powiedzenie, że najwyższą, ale na pewno najbardziej dopracowaną są style. Z reguły style są legalnymi formami i nawet te osoby, które nie lubią writingu, nie lubią tych jego takich szybkich, nielegalnych form chlapanych gdzie bądź, widząc dobrze dopracowane style, mówią, że coś w tym jest. Styl to jest legalna, duża forma literowa, która pozwala, która pozwala writerowi na wykazanie. Po pierwsze kreatywności, a po drugie talentu i opanowania puszki ze sprayem. A... Pokazujemy kilka grup. Tutaj, akurat, jest taka właśnie nielegalna działalność uliczna na przykładzie warszawskiej formacji GBR. Ale, pamiętając o, mocie, o motto książki, czyli artysta uliczny jest wart tyle, ile jest wart bez ulicy, pokazujemy, co się staje, co się dzieje, kiedy grupa GBR wchodzi do galerii. To jest wystawa grupy GBR w galerii V9 przez e, spore grono krytyków, przynajmniej na podstawie materiałów, które czytałem, uważana za jedną z najlepszych wystaw ostatnich pięciu lat, jaka się stała w Warszawie. A, pokazujemy różne inne motywacje stojące za działaniami wywodzącymi się z graffiti. To jest na przykład brems tworzący w Poznaniu. A, I tutaj jest też takie pewne rozróżnienie wprowadzone pomiędzy Przepraszam za angielskie terminy, ale, ale trudno tutaj o polskie kalki. Pomiędzy graffiti artist, a graffiti bomber. Czyli twórca, który czerpie z alfabetu writingu ulicznego, nielegalnego, ale jednak staje się artystą, pomimo że pozostaje w tym takim przyborniku działań graficiarskich, a graffiti bomber, czyli ktoś, kto świadomie niszczy miasto i absolutnie nie chce, a nawet nie lubi, gdy jego twórczość określana jest jako jakikolwiek rodzaj sztuki, Jakby są, są, są twórcy, którzy absolutnie chcą być jedynie wandalami i uprawiać to takie graffiti jedynie dla satysfakcji bycia w tym świecie i postępowania zgodnie z jego regułami. Brems jest już raczej artystą graffiti, pomimo że również nielegalnie tworzy w mieście. Można zobaczyć jego działania w galeriach, to pokazujemy tam dalej. Z graffiti literowego wyewoluowało coś, co można określić jako graffiti abstrakcyjne. I Pokazujemy tu kilku twórców, którzy te formy literowe przekształcili do tego stopnia, że litery zatarły się i pozostały abstrakcje graficzne. Choć jeżeli się z nimi porozmawia, to oni mówią, że tam wciąż, jak się dobrze wpatrzeć, widać ich, widać ich pseudonimy. To jest na przykład Penner, Arin, którego widzieli Państwo poprzednio. A następną dużą formą graffiti, jaką, jaką można wyróżnić, to są charaktery, czyli wszelkiego rodzaju postacie, twarze, zwierzęta. To są przedstawienia, które w początkach graffiti w Nowym Jorku miały za zadanie zwrócić uwagę widzów na konkretne litery, ponieważ tam coraz więcej twórców zaczęło się pojawiać w mieście, coraz trudniej było wyróżnić swój podpis. My tutaj w tej książce o tych początkach graffiti nowojorskiego również trochę opowiadamy. W każdym bądź razie w pewnym momencie graficiarze oprócz różnicowania form liter zaczęli też dodawać sylwetki, twarze właśnie po to, żeby zwrócić na swoje podpisy uwagę. I te twarze w polskiej takim slangu graficiarskim określane są jako charaktery. Nastąpiła też specjalizacja w ekipach. Niektórzy malują tylko litery i ci nazywani są stylowcami, ponieważ litery to są style. Są też charaktery i malarze, którzy nazywani są charakterowcami. I tutaj też trochę zastanawiamy się nad tym, w którym momencie, w którym momencie forma, forma tego charakteru sprawia, że dany twórca zaczyna być klasyfikowany już nie jako, jako ktoś związany ściśle ze środowiskiem graffiti, z ratingiem, tylko staje się. Kimś więcej, kimś, kogo można już nazwać streetartowcem. Także kiedy, kiedy, kiedy formy graficiarskie stają się formami streetartowymi, być może pewnym kluczem jest to, że, że w początkach writingu w Nowym Jorku wszystkie te założenia i podwaliny tego stylu stworzyli ludzie, którzy mieli 15, 16, 17 lat, nie mieli jakiegokolwiek wykształcenia artystycznego, i wszystkie te formy, zarówno literowe, jak i, jak i figuratywne, oni, oni, oni czerpali inspiracje ze swojego otoczenia, czyli z reklam, z komiksów, z typografii, szyldów sklepowych. I postacie w większości wzorowane były na postaciach komiksowych. Więc ta pierwotna taka stylistyka graffiti to jest stylistyka komiksu. I być może, być może jest tak, że, że to, czy dany charakter jest jeszcze graficiarski, czy już street artowy, określa się umownie przez taką pewną komiksowość postaci im bardziej ta postać jest komiksowa, tym bardziej myślę można o niej powiedzieć, że jest bliższa założeniom graffiti. Natomiast im jest dalsza, tym bardziej chyba to się przesuwa w stronę czegoś, co można nazwać street artem. Pokazujemy tu też kilku twórców, którzy wyrastają właśnie z tego, z tego pnia charakterów, jeżeli tak można nazwać, i, i postacie i są głównym motywem ich twórczości. Tutaj na poprzedniej stronie był hemoroid, tu jest krik, Magda Drobczyk. Dalej dochodzimy do czegoś, co określane było jako, co określane jest jako fotoreale, czyli po prostu malarstwo fotorealistyczne i to już jest naprawdę najwyższy stopień opanowania narzędzia. Tutaj mamy również malarstwo 3D, które pokazujemy w książce, czyli w zasadzie malarstwo iluzjonistyczne. Obrazy, które oglądane z konkretnego punktu sprawiają wrażenie trójwymiarowych, natomiast ze wszystkich innych punktów w zasadzie tracą sens, ponieważ stają się abstrakcjami. To jest też ciekawa rzecz. Poświęcamy też odrobinę uwagi temu, czy istnieje jakiś charakterystyczny sposób tworzenia czy sposób malowania. Charakterystyczny dla kobiet, dla dziewczyn tworzących na ulicy. Nie będę zdradzał, czy istnieje, czy nie istnieje. Warto się z tym zapoznać. Eee, zastanawiamy się nad tym, dlatego, że, że jako autorów tych książek z zakresu street artu, bardzo często to pytanie jakby jest zadawane, zwłaszcza przez panie z prasy lakierowanej. Czy... Czy dziewczyny malują jakoś inaczej? Wydaje mi się, że można znaleźć jakiś klucz. Oczywiście jest tak, że, że znaczna większość dziewczyn działa w obszarze street artu, aczkolwiek są i writerki, takie twarde dziewczyny malujące nielegalnie litery i w mieście i na kolei. A, no właśnie, Mona Tusz, jedna z polskich artystek street artu. A, Tutaj po omówieniu tych wszystkich form graffiti, writingu, jakie, jakie można spotkać w mieście, odbijamy też troszkę w stronę terenów kolejowych, dlatego że kolej uznawana jest przez malujących, przez writerów, za takie jakby za, za centralny punkt, czy za centralny obszar tego świata graffiti. Miasto, miasto malowane jest jakby, nie wiem czy przy okazji, ale. ale można wyczuć, że, że, że jednak tereny kolejowe darzone są większą sympatią i większym szacunkiem. Być może dlatego, że też z Nowego Jorku to malarstwo tak wywodzi się z, z metra i ono głównie tam się rozgrywało. Rozgrywało się tam dlatego, że, że kiedy w latach 70., w, w, w roku 69, 70. pojawiły się w Nowym Jorku pierwsi, pojawili się pierwsi rajterzy, oni pojawili się w różnych punktach miasta. I tak naprawdę dowiedzieli się o sobie tylko ze względu na to, że odnajdywali swoje podpisy w metrze nowojorskim. Ja się tak na przykład zastanawiam, czy w Polsce mógłby się narodzić, mogłoby się narodzić graffiti. Przypuszczam, że w Polsce w podobnej sytuacji takie grupy chciałyby się spotkać i zrobić coś wspólnie. W Nowym Jorku one natychmiast zaczęły konkurować. Amerykanie mają, mam wrażenie, taką obsesję konkurowania ze sobą, w związku z tym te poszczególne grupy zaczęły konkurować na podpisy w meczu. Najpierw chodziło o ilość, potem o wielkość, potem oni odkryli, że można znacznie więcej pomalować w zajezdniach po, pociągów, w związku z tym te napisy wyszły na zewnątrz. I ten, to, to malowanie pociągów w związku z tym jest uważane za, za taki pierwotny teren aktywności graficiarskiej. W latach 80 dopiero w Nowym Jorku graficiarze zostali usunięci z metra i na dobre przenieśli się na ulice. W związku z tym też w Polsce te, 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 ta scena pociągowa jest taka jakby bardziej pociągająca, mam wrażenie, dla graficiarzy. A tam się dzieje również wiele rzeczy Graffiti w ogóle jest bardzo sformalizowanym rodzajem twórczości. W zasadzie każdy z tych napisów ma swoją nazwę, ma swój sposób wykonania i dobry graficiarz jest, powinien być kimś takim jak dobry dziesięcioboista. Po prostu musi być dobry we wszystkich e, typach przedstawień, zarówno tych miejskich, jak i tych systemowych, kolejowych, zależnie jak to, jak to nazwać. Tam również istnieje taka gradacja. Że najbardziej liczy się pomalowanie systemu metra. W Polsce, jak wiadomo, jest tylko jedno, jedna linia metra, więc pomalowanie jej jest naprawdę takim, dużym, dużym osiągnięciem, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten światek graffiti, ale też graficiarze bardzo aktywnie jeżdżą po całym świecie, po Europie i po całym świecie i starają się te różne systemy metra w różnych krajach pomalować. A jest taka legenda, Artur mi ją zresztą kiedyś potwierdził, słyszałem o tym, że istnieje tak jak korona Himalajów, że tam jest te, główne te wszystkie ośmiotysięczniki, które alpinista musi zdobyć. Istnieje taka korona systemowa, gdzie są poszczególne systemy metra, które są bardzo trudne do zdobycia, na przykład nie wiem, metro moskiewskie czy metro nowojorskie, gdzie po prostu do graficia, że się strzela z amunicji, bo nie wiadomo, czy to jest terrorysta z bombą, czy, czy może to jest dzieciak z puszką. Znaczy, na pewno nie dzieje się tak zawsze, ale graficiarze liczą się z tym, że konsekwencje wejścia do takiego systemu są bardzo nieprzyjemne. Jeżeli tam wystarczy, że, że postawi się swojego taga, czy, czy namaluje jakieś, jakąś większą formę na, na wagonie, system jest zaliczony, więc ileś tam tych systemów tworzy taką koronę systemową. Piętro niżej są tak zwane koleje dojazdowe. To jest system gdański i system warszawski, dwa, dwa takie systemy pociągów elektrycznych. Może dlatego, że one są bardzo podobne do systemów, przynajmniej były jeszcze do niedawna ze względu na, na te stare pociągi. Były podobne do, do nowojorskiego metra z lat 70. i graficiarze bardzo lubili je malować. Potem są pociągi osobowe, czyli osobówki. Potem są tak zwane frejty, czyli pociągi towarowe. Więc ta gradacja w tym świecie też jest i to naprawdę myślę jest jedna z uderzających rzeczy, że tam wszystko jest takie poukładane, posystematyzowane i każda forma powinna być przez graficiarza dobrze wykonana i, i zaliczona w jakiś tam sposób. Tu pokazujemy też różne działania, właśnie odchodzące już w stronę street artu, które wywodzą się z takiej tradycji pociągowej, na przykład masz. Z Krakowa twórca tutaj tworzy. No właśnie, następną, następną rzeczą, po graffiti, jaka pojawiła się w przestrzeni publicznej w połowie lat 90., to były wlepki. I działalność wlepkarską najczęściej wywodzi się z wczesnych produkcji grupy Tworzywo, ponieważ grupa Tworzywo zaczęła od tego. Że, że takie wlepki produkowała, znalazła setki naśladowców, w związku z tym wycofała się, przeszli w stronę murali, natomiast ta scena wlepkarska funkcjonowała przez około 7-8 lat i po roku 2000 za zaczęła zanikać, yy, dlatego że, że w zasadzie większość wlepek, jakie w tej chwili w mieście można spotkać, to są albo reklamy, albo wlepki kibicowskie. Tam po prostu te wlepki artystyczne zaczęły zanikać, więc scena zaniknęła. Natomiast do dzisiaj bardzo wielu twórców street artu z tej formy korzysta. Jest to traktowane jako taka kompatybilna, kompatybilna metoda twórczości. A, więc to jest na pewno bardzo fajna rzecz, i w ogóle z koncepcji przylepiania czegoś na ulicy wyniknęło bardzo wiele konsekwencji, wlepka się rozrosła, wlepka zmieniła kształty. Dzisiaj w zasadzie ograniczę tylko wyobraźnia twórców, ponieważ technologia pozwala. Zarówno na produkcję jakichś takich gigantycznych wleb zasłaniających całe kamienice. To jest prawdopodobnie największy nielegal w Polsce, jaki został zrobiony. Pani się nazywa Jola, na stałe mieszka w Paryżu i Londynie, ale przyjeżdża czasami tworzyć do Warszawy i do Krakowa. O ile wiem, też przyjeżdżała, więc tego typu nielegalne rzeczy ona robi: po prostu wynajmuje podnośnik, wynajmuje ludzi. I nie pytając nikogo o zdanie, wykleja się w bardzo dużych formatach. To, co pokazywałem tutaj, to też jest ciekawa rzecz, mianowicie renesans sitodruku i nielegalny, taki właśnie sitodrukowy plakat autorski, który się pojawił razem, razem z powrotem sitodruku, co też jest bardzo fajne. Czy wreszcie już taka ostatnia forma, którą tu wy wyróżniamy, to są instalacje i obiekty. I to są, i to są takie przedstawienia produkowane zarówno przez twórców wywodzących się ze sceny street artowej, jak i paradoksalnie z twórców wywodzących się ze, ze sceny graffiti, którzy w zasadzie niczego poza literami na murach podobno nie robią, a jednak robią, tutaj właśnie pokazujemy wrocławska ekipa IRA i DC, to jest graffiti, o ile tak można powiedzieć, obiekt ze śniegu, grafitopodobny. Czy dość uznany warszawski graficz o pseudonimie Mit, który w tym roku w Dębkach właśnie takie rzeczy robił na plaży. Udało mi się to sfotografować. I właśnie te działania, te działania związane z obiektami gdzieś tam łączą się już z działaniami, które przychodzą w, wychodzą w przestrzeń publiczną z drugiej strony, z galerii, z akademii. A czasami bardzo trudno jest wskazać, która praca jest pracą streetartową, a która praca jest po prostu pracą akademicką, pojawiającą się w przestrzeni publicznej. Więc tutaj ta granica się bardzo zaciera. To są instalacje Nespun, czy na koniec już coś, co nazwaliśmy dialog z miastem. Na przykład Banksy bardzo mocno eksploatuje ten, ten motyw, podejmuje dialog z przestrzenią publiczną i my tu pokazujemy również coś, co wychodzi poza, poza obszar street artu, czyli subvertising, zmianę treści reklam, i, i to już są no, działania bardziej o, o charakterze kulturowym Dialo to jest dialog społeczny. I to jest chyba koniec tego wszystkiego, co mam dzisiaj do państwu, państwu do powiedzenia. Podsumowaniem całej tej książki, gdzie pokazujemy to całe spektrum działań ulicznych, jest artykuł czy też esej Tomka Sikorskiego, a właściwie profesora Tomasza Sikorskiego, jednego z pierwszych polskich graficiarzy, który już w połowie lat 80. malował grafiti szablonowe, dzisiaj jest profesorem na Akademii w Warszawie. I to jest cytat, który Państwu chciałem na koniec jeszcze pokazać. I to jest stanowisko kogoś, kto ma nieco większą perspektywę na działania uliczne, jest dawnym praktykiem, a dziś po prostu artystą akademickim. I tyle. Arturze, w Twoje ręce. Bardzo dziękujemy w imieniu chyba wszystkich zebranych za no tak wyczerpujący opis tej publikacji. Ja tutaj starałem się czynić notatki, żeby wiedzieć, o co, o co chcecie dopytać. Na początku może powiem tylko od siebie jeszcze, że rzeczywiście doskonały tekst otwierający tę książkę, w którym rozprawiasz się z problemami pomieszania pewnych pojęć. Pomysł wprowadzenia pojęcia writingu dość odważny rzeczywiście, a jednocześnie zasadny i chyba wytyczający jakiś nowy kierunek w Układaniu tych wszystkich pojęć, bo ja tak sobie tutaj notowałem, kiedy przedstawiałeś po kolei te wszystkie zagadnienia. Jeśli przyjąć, że street art jest jakimś pojęciem ogólnym, w którym zawierają się wszystkie mniejsze kategorie, że tak powiem no To rzeczywiście rozdzielenie ich w punkcie wyjścia na graffiti i writing jest jakoś zasadnicze i rozwiązuje bardzo wiele różnych problemów pojęciowych. Więc w tym sensie ten tekst wydaje mi się bardzo e, potrzebny, e, no choćby dla badaczy tego zagadnienia w przyszłości. E, to rozróżnienie na e, takie podstawowe dwie jednostki budujące te zagadnienia czyli z jednej strony napis jako podstawowy moduł budujący zjawisko graffiti, z drugiej strony tag, czyli ten stylizowany napis, podpis jako podstawowy moduł budujący pojęcie writingu. No i potem wynikające z nich kolejne, kolejne formy, czyli z napisów wynikające szablony, murale, budują tą kulturę graffiti, a z tagu wynikają trołapy, wrzuty, street logo, charaktery, czyli wszystkie te elementy budujące pojęcie writingu. Rzeczywiście jest to propozycja zgrabna, powiedziałbym, i myślę, że wszystkim się nam, badaczom, tego pojęcia street artu przysłuży. E, oczywiście trudno rozmawiać o, 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 tych, o tym pojęciu street artu w ogóle, bo tu pojawia się problem antydatowania. Tak? Po, pojęcie street artu spopularyzowało się w, w okolicach roku 2000. No, jeśli mówisz, że e, zjawisko street artu w Polsce czy w ogóle na świecie jest starsze niż zjawisko ratingu, no to ja, rozum, ja rozumiem ten przekaz, a jednocześnie e, terminologicznie to jest oczywiście e, no jakoś ryzykowne. Znaczy pojęcie street artu na szeroką skalę po raz pierwszy pojawiło się w roku 85. i wtedy została wydana taka publikacja Alana Schwarzmana w Nowym Jorku pod tytułem Street Art. Po prostu i tam zostały zebrane z ulic Nowojorskich przykłady różnych działań nielegalnych, ulicznych, które nie były klasycznym writingiem. Zostało to nazwane street artem, i wtedy, i wtedy to pojęcie pojawiło się dla nazwania tego typu działań. Natomiast one istniały już dużo, dużo, dużo wcześniej i prawdopodobnie istniały, co zwłaszcza w tekście Tomka Sikorskiego jest pokazane, istniały już przed rokiem 70. znacznie poważniej. No. Ja oczywiście znam tą publikację i jestem świadomy użycia tego pojęcia. Natomiast jak powiedziałem, spopularyzowało się w okolicach roku 2000. Przez spopularyzowało się, mam na myśli no, taki zasięg globalny, ogólnoplanetarny. Zresztą twój tekst, y, właśnie o którym teraz mówię, czyli tekst Graffiti Writing, kończy się takim sformułowaniem, że bardzo zresztą wspaniałym, które chyba Państwu nawet przeczytam z tej okazji. Bohaterem tego tekstu jest m.in. Taki 183, czyli twórca graffiti literniczego, typowego graffiti, określmy to, czyli właśnie writingu. I, I tak zamykasz ten tekst. Taki 183 był bez wątpienia jedną z kilkudziesięciu osób, które zapoczątkowały największe przedsięwzięcie typograficzne od czasów wynalezienia druku i największe przedsięwzięcie kaligraficzne od czasu śmierci stalówki. No to jest rzeczywiście poruszające, bo. Mm, no jest to dość dokładny opis tego, co się wydarzyło na świecie. To, co zrobił, na zawsze zmieniło krajobraz naszych miast i szlaków transportowych. U podstawy leżał jednak gest bardzo pierwotny. Potrzeba manifestacji swojej obecności, zajęcia przestrzeni i oznajmienia tego. Impuls, który wszyscy mamy zakodowany w genach. I tu w pewnym miejscu piszesz o rozlaniu się tej subkultury na całą planetę. Więc rzeczywiście to się tak potoczyło. Dobrze, to tyle moich. Jakieś obserwacji. Chciałem ci zadać kilka pytań. Pierwsze dotyczy tego, co powiedziałeś i w czym przyznaję, cytuję cię często w rozmowach swoich własnych na temat Street Artu, że ta moda prawdopodobnie wkrótce się skończy. Jesteś w zasadzie jedyną znaną mi osobą, która z taką siłą forsuje tą tezę, odkąd się znamy. I ja się tak trochę do niej przychylam, ale chciałbym, żebyś to rozwinął ty sam od siebie. Mam powiedzieć, dlaczego, dlaczego się bo wszystko tak, się tak. kończy. Po prostu każda, każda moda się kończy. Moda, mody w sztuce również istnieją, one przychodzą i przemijają. Na pewno, na pewno jest tak, że, że zwłaszcza po wydaniu, po wydaniu pierwszej części polskiego street artu, która zbiegła się w czasie z premierą filmu Banksiego tu w Polsce. Można obserwować takie zachłyśnięcie się wręcz Street Artem. I, I to jest ten moment, kiedy. Kiedy. Znaczy inaczej. To jest tak, że, że, że wszyscy obserwujemy, że, że popkultura, a zwłaszcza świat reklamy, bardzo chętnie przytula wszelkie nowe zjawiska, które jakoś tam spontanicznie rodzą się w kręgach młodzieżowych. W związku z tym te trendy są wychwytywane wykorzystywane do działań marketingowych, przez co tracą swoją wiarygodność i są później porzucane i wtedy wszyscy szukają sobie czegoś innego. Ja się obawiam. Że street art, który niestety został już zauważony, jego potencjał taki promocyjny jest bardzo nachalnie i mocno wykorzystywany w tej chwili w Polsce. Spowoduje pewne, znie, pewne zniechęcenie do tego zjawiska i pewną utratę wiarygodności. I w tym sensie moda na niego przeminie, dlatego że zarówno reklamodawcy, jak i nie wiem, wszelkiego typu budżety promocyjne przeniosą się w jakieś inne obszary, nie wiem, które na przykład pojawią się za rok, czy za dwa lata, czy za trzy lata. Ja może może też mówię to troszkę z własnego doświadczenia, ponieważ ja jestem... To, 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 nie, to nie jest takie pierwsze zjawisko popkulturowe, w którym uczestniczę i, i które obserwuję. Przedtem, były, przedtem była no, szeroko rozumiana kultura dj kultura zarówno klubowa, hip-hopowa, jak i klubowa, ta clubbingowa, które zostały w straszliwy sposób tam w pewnym momencie no, po prostu przerzute i, i wykorzystane przez świat reklamy i też ich ta popularność się przewaliła. Boję się, że tutaj będzie podobnie i stąd jest ta teza, którą ja stawiam. Czyli tak rasując ile czasu dajesz street artowi jeszcze? Znaczy on, on będzie zawsze, bo to jest też coś, co pisze w książce, że, że artyści, którzy odkryli tą możliwość jakby kompletnej niezależności od instytucji kultury, od budżetów, od pozwoleń, od y, miejsca, czyli od galerii, od wyznaczonego czasu, prawdopodobnie zawsze będą już wykorzystywać przestrzeń publiczną jako miejsce ekspozycji swoich prac. Natomiast ta taka moda street artowa, gdzie dopasowuje się do tego zarówno nie wiem, działania promocyjne, zwłaszcza to, co się działo w trakcie tych wszystkich wyścigów o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, gdzie ten street art był niemiłosiernie wykorzystywany właśnie do tego, żeby udowodnić, że miasto jest młode, dynamiczne i dzieją się w nim fajne rzeczy. Bo street art jest bardzo niskobudżetowy, naprawdę nie trzeba wiele pieniędzy, żeby zorganizować jakieś działania malarskie czy jakieś działania artowe na mieście. Więc on był bezlitośnie wykorzystywany i, i często był wykorzystywany w sposób no, nieudolny. Tam brali się za, za to ludzie, którzy nie do końca wiedzieli, jak to zrobić. W związku z tym popełniono wiele błędów i myślę też, też ta wiarygodność po prostu jest nadwyrężona. No właśnie, to nas prowadzi w sumie w linii prostej do kolejnego zagadnienia, które, o które chciałem Cię zapytać. W pewnym momencie, kiedy omawiałeś zagadnienie muralu i, i ten dział książki poświęcony tej tematyce, wspominałeś o muralach upamiętniających. Zresztą w książce poświęciłeś na to dosyć dużo miejsca, bo tu jest sześć stron z przykładami tego typu realizacji. Wiem, że ten temat jest ci bliski. Sam pisałem dla ciebie tekst do poprzedniej książki na ten temat, więc chciałem zapytać, bo wyrażałeś się w sposób taki, no powiedziałbym, no jednak chyba negatywny, o, 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 tej, o tym procederze upamiętniania za pomocą murali różnych wydarzeń, czy to historycznych. Wiadomo, że mamy obchody coroczne różnych postaci, zdarzeń. Sam brałem udział, w, też w, malowałem jakiś mural na, na rocznicę Powstania Warszawskiego, więc wiem, jakie problemy stoją przed artystami, kiedy się mierzą z tego typu tematami. Ale chciałem zapytać o coś innego, trochę na, na, na fali tego problemu. Czy jest Twoim zdaniem coś nagannego w nawiązywaniu do konkretnych kontekstów muralami? To znaczy, czy, czy, czy na przykład uwarunkowania danej dzielnicy, tak? I struktura społeczna, jej hi historia, to nie są jakieś punkty zaczepienia dla twórcy? Bo mnie się osobiście wydaje, że jest bardzo mało realizacji o charakterze specyfik jeśli chodzi o murale w Polsce. W zasadzie nie ma ich prawie wcale. Bardzo mało to eufemizm. I, i, i tak sobie myślę, czy to nie jest jakiś kierunek, w którym. Twoim zdaniem, może mogłoby się, czy powinno nawet rozwijać to zjawisko? Wydaje mi się, że zadałeś dwa pytania. Znaczy, no, tak, 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 de facto tak. Znaczy, tak, na tak naprawdę chodzi, chodzi o tryb yy, wyboru yy, muralu, który powstaje. Bo, często po prostu powoływane są komisje złożone z ludzi, którzy nie są specjalistami w zakresie oceny prac artystycznych. Po pierwsze, po drugie, bardzo często jednym z decydujących kryteriów jest cena i wszystko jedno czy wybiera się wykonawcę autostrady, czy wykonawcę muralu. Jeżeli kryterium jest najniższa cena, to może dojść do powstania czegoś, co nie spełnia oczekiwań pokładanych w tym, co ma powstać, prawda? Więc, więc to jest na pewno jeden problem. Problem. Czyli absolutnie zgadzam się z tym, że, że dzieła mogą być, a nawet być może powinny być, nie mówię, że wszystkie, ale powinny być zakotwiczone w miejscu, dlatego że muralno jest przede wszystkim pracą, która pracuje w danej przestrzeni, prawda? I która ma, ma do niej nawiązywać. Czy znasz przykłady takich realizacji w ogóle w Polsce? Które by w taki oczywisty sposób nawiązywały do przestrzeni lokalnej? Wiesz co, no, wydaje mi się, że, że ten ostatni trójmiejski festiwal, on się nazywał Traffic Design, tak, że, że w festiwalu Traffic Design, który był w Gdyni, gdzie było wiele nawiązań do, no, po prostu do tego, że, że to jest miasto portowe, nadmorskie, to myślę, że tam i też jest kilka przykładów właśnie w książce pokazanych, w murali związanych specyficznie z z Gdynią. Myślę, że praca Iwony Zając na murze Stoczni Gdańskiej, to jest znakomity przykład tego, o czym mówisz, prawda? Mural, który właśnie zniknął po 10 latach. też klasyczny, tak właśnie chciałem powiedzieć. Że... Właściwie dekady istniejąca praca już. No dobrze, bo ja mam takie wrażenie, że artyści bardzo często forsują swoje wizje, takie powiedziałbym projekty totalne. To takie projekty na całe życie. Jednym z takich projektów jest projekt M-City. Mariusz Waras, doskonały skądinąd twórca street artu, to, co on robi, jest jednak... Ma wiele wspólnego z graffiti w moim odczuciu. To znaczy, on zostawia ten, 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 ten swoją wizytówkę, ten swój rozpoznawalny, autorski symbol w postaci tych miast. One oczywiście są bardzo zróżnicowane kompozycyjnie i, i, i pod względem detali i kolorystyki. Niemniej one, jak dla mnie, no nie przenoszą żadnych treści, dodatkowych treści, treści naddanych. W ogóle mam taki zarzut do murali, którymi sam się zajmuję, że brakuje w nich treści, że, że to jest jakby. Mm, jakoś puste i niezwiązane właśnie z kontekstem. Co, co, co myślisz o tym? No wiesz co, no to, to jest w zasadzie pytanie o tym, czy sztuka powinna mieć treść, czy jej nie, nie powinna mieć. Nie? I, i, I chyba tu nie można mówić o, o jakiejś specyfice przestrzeni zewnętrznych. Znaczy, są, są artyści, którzy ewidentnie przekazują treści poprzez sztukę. To jest Darek Paczkowski, ale to jest chociażby Rafał Roskowiński, czyli chyba najdłużej malujący murale w Polsce twórca, i w ogóle można powiedzieć, że to jest ojciec polskiego muralu, który jest ewidentnie malarzem historycznym. I on maluje treści historyczne, konkretne, związane z danymi datami, prawda? No, powiedziałeś o Darku Paczkowskim, że jest zawodowym rewolucjonistą i on tą rewolucję rzeczywiście y, przeprowadza, gdzie się da i kiedy się da. W tym sensie to też jest projekt totalny, taki życiowy. Y, niemniej on też y, nie wiąże swoich prac z, z konkretnym kontekstem przestrzennym. On, y, no, najlepszym przykładem jest jego teraz kampania przeciwko modyfikowanej genetycznie żywności, która y, ma zasięg chyba 26 miast, 26 już, miast w tej chwili, tak? więc y, no, to też są jakieś takie projekty globalne. Y, no dobrze, ale to, 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 to może zostawmy temat treści w muralu. Ja osobiście myślę, że to nieuchronnie zacznie skręcać w kierunku kontekstów lokalnych, bo no, tak jak powiedziałeś, jakoś ukonstytuowałaś taka czołówka tych twórców, którzy wymieniają się, pojawiają się właśnie na wszystkich festiwalach street artu w tej chwili w Polsce. i w pewnym momencie być może nastąpi jakiś przesyt tą estetyką, którą proponują. Znaczy z jednej strony tak, na pewno i to byłby fajny proces, gdyby tak było. Z drugiej strony też w kontekście tych wszystkich festiwali, które w wielu miastach są organizowane, można powiedzieć, że, że każde miasto, czy też każdy kurator takiego festiwalu za punkt honoru stawia sobie sprowadzenie nie wiem, kilku czy kilkunastu rozpoznawalnych twórców, czy to z czołówki polskiej, czy z czołówki światowej. Wtedy wiadomo, że raczej chodzi o estetykę danego, danego Artysty, a nie o jakiś konkretny kontekst, który on po sobie pozostawi, prawda? No tak, właśnie tak sobie myślę. Dobrze, to wróćmy na chwilę do książki, a właściwie już na dobre do książki. I y, powiedz mi, jak to właściwie z tą waszą książką jest. Y, z tym no, jej odbiorem, tak? Y, sam wspominałeś na początku, że spodziewasz się, że będziemy o tym rozmawiać. i więc porozmawiajmy, jak to się stało, że graffiti się jakoś odgryzło? Pokazaliście w swojej książce y, prace grupy GBR, ich wystawę z roku 2010. Wspominaliście o niej zresztą przed chwilą, mówiłeś, że to wystawa, która była oceniana bardzo wysoko, uważana za jedną z najciekawszych, a może najciekawszą wystawę graffiti dotychczas zrealizowaną w Polsce. I taże grupa GBR, o której tak dobrze napisaliście i pokazaliście, jakoś was ugryzła w odwecie. Jak to było? może ja najpierw spytam ciebie. Nie wiem, nie wiem, jak, jak oceniasz istnienie konfliktu pomiędzy światem Graffiti a światem Street Artu? Czy, czy on jest widoczny, na przykład z twojej perspektywy? No piszę o tym w twojej książce Cezary Hunkiewicz, nasz wspólny znajomy, zaczynając od tego, że konflikt de facto nie istnieje, i że został jakoś w ostatnich latach, no, eskalował bez wyraźnej, widocznej przyczyny i powodu? Z drugiej strony. Znane są sytuacje wchodzenia sobie w przestrzeń, że tak powiem, twórczą twórców graffiti i twórców street artu. O ile ci ostatni dążą czasami do dialogu, pewnego rodzaju otle, ci pierwsi raczej nie są nim zainteresowani. Wobec czego to wynika ze specyfiki, specyfiki tej twórczości. O ile graffiti niesie w zasadzie tylko jeden przekaz. Tu byłem. Zobaczcie, tu byłem. O, może w ten Zobaczcie, sposób. tu byłem. A to, to jednak Street Art stara się no, jakoś być bardziej galitarny w tym swoim przekazie i kierować go do szerszego odbiorcy. Mimo tego zarzutu braku treści, o którym przed chwilą mówiłem, to jednak ten Street Art stara się przekonać jakieś treści. Chyba tu leży konflikt. To znaczy po prostu ta przestrzeń jest jedna i trzeba się nią jakoś podzielić. Grafciarze uważam, że byli tam pierwsi, w związku z czym no bronią swojej twierdzy. No właśnie, więc po pierwsze uważają, że byli tam piersi błędnie, bo nie byli. Byli zdecydowanie drudzy. A po drugie również Cezary w tym eseju napisał bardzo fajne zdanie, że ten konflikt nie, nie istnieje pomiędzy street artem, a graffiti na poziomie tego graffiti bomberskiego. Natomiast on istnieje na poziomie artyst, artystów graffiti. I, I wydaje mi się, że to, co się stało w Warszawie, a ja wyjaśniam Państwu, co się stało. Na wernisarzu kolejnym grupy GBR w galerii V9 publicznie spalono pierwszą część polskiego street artu. Czyli nie tą, w której oni się pojawili, tylko tą poprzedzającą. To jest prawie tak, jakby. Y są takie, jest kilka takich zdarzeń w życiu, w życiu, powiedziałbym, autora street artu dzisiaj. Pierwsza jest takie jak napiszą o tobie na Universal Hating, to znaczy, że jesteś w czołówce już. Drugie to jak palą Twoje prace publicznie, to znaczy, że już, że, że już właściwie nie, nie bardzo jest dokąd iść dalej. Znaczy, wychodząc, wychodząc poza symbolikę palenia książek, która podobno w ogóle nie, nie, nie należy wiązać, palenia mojej książki z paleniem książek jako pewnego symbolu kulturowego. Był to wyraz, myślę, w pewnym sensie zrównania bardzo anarchicznej twórczości grupy GBR z tak niepoważnymi i, jak którzyśmy na którymś zdjęciu widzieli, no gejowskimi po prostu działaniami artystów street artowych, ponieważ no, formacja GBR jest prawdziwą uliczną formacją i z tak miękkimi, kiepskimi działaniami streetartowymi nie powinna być asocjowana i myślę, że, że to był tam główny powód, dla którego oni się wierzgnęli. Ale może ten powód jest szerszy, bo Cezary Chunkiewicz pisze w swoim tekście o pewnej um, hegemonii wyrażenia street art, o tym, że to jest jakieś pojęcie, które zagarnęło graffiti i no, tak naprawdę twórcy graffiti mają takie poczucie, że um, jakieś nowe zjawisko, inne pojęcie odbiera im tożsamość. Um, Piszesz więcej o, wcześniej, jakby we wstępie do książki, o tym jak twórcy graffiti odnoszą się do pewnych sformułowań, takich jak wandal czy pseudograficiarz. Myślę, że to jest znamienne dla, dla jakby, dla całego sporu, jeśli taki rzeczywiście istnieje. Znaczy ja myślę, ja myślę, że tak naprawdę ten spór istnieje najbardziej w Warszawie i, i też on znajduje jakby swoje oparcie ideologiczne w po prostu w kuratorach współpracujących z fundacją Wlewnet, która wyznaje taki bardzo anarchiczny, bardzo uliczny etos sztuki ulicznej i bardzo niechętnie patrzy na kierunek. Zmian street artu, jakie zachodzą w tej chwili, a zwłaszcza na, na ten taki kierunek legalno-festiwalowo upiękniający i ufajniający miasto. Oni go zwalczają i też za nimi właśnie stoją te wszystkie ekipy o takim twardszym, ulicznym etosie. I właśnie szczególnie w Warszawie ten konflikt jest widoczny. Nie wiem, nie wiem na ile w Krakowie, no wiem, że na przykład w trójmieście tak nie jest bardzo jak w Warszawie pod tym względem. A jak oceniasz te dwie wystawy zeszłoroczne, które stawiały sobie za zadanie no, no próbę uchwycenia różnic między graffiti a street artem? Być może uwypuklenia tych różnic, być może ich zacierania? Mam na myśli oczywiście wystawę graffiti versus street art w Lubelskiej Zachęcie i niedługo później zrealizowaną krakowską wystawę, cały ten street art w Galerii Nowa. Znaczy, ja, ja uważam, że te wystawy nie spełniły swojego zadania, przynajmniej ja nie znalazłem tam odpowiedzi na pytanie, czym. Jakby, czy istnieje jakaś opozycja? Jakby na, na, na tym poziomie, w galeryjnym, wystawienniczym, wystawowym, nie było takiej odpowiedzi. Chyba. Jesteśmy zgodni w takim razie. A o, odpowiedz, może, czy widzisz taką formułę? To znaczy, jeśli nie w formie wystawy badającej ten, ten konflikt, czy, czy to zestawienie, jeśli nie w formie książki, bo to też w jakimś sensie zawiodło. To na, na jakiej płaszczyźnie należałoby yy, Wiesz co, na próbować płaszczyźnie... wypracować porozumienie między. Yy, znaczy nie wiem, środowiskiem... czy porozumienie, ale, ale jeżeli dialog, to raczej na poziomie ściany. I są takie ściany, gdzie ten dialog y, się ujawnia. Przynajmniej ja widzę te ściany no, w swoim mieście. Nie wiem, nie wiem, jak jest tutaj. Ale tam gdzie, tam, gdzie i twórcy graffiti, i twórcy street artu, jakby nawzajem. A powiedzmy dokonują kolejnych kroków w wypowiedzi artystycznej na danej ścianie, i można obserwować, jak te dzieła i te prace się zmieniają. A myślę, tam taki dialog się odbywa. I podsumowanie tego jest takie, że jednak graffiti jest, jest bardzo siłowym takim czynnikiem, który no po prostu zawłaszcza przestrzeń, natomiast street art usiłuje podejmować ten dialog, ale mam wrażenie, że, że, te, że te wysiłki są odrzucane. A jako autor trzech w zasadzie już książek o tej tematyce, jakie masz nastawienie czy może oczekiwania względem zapowiadanej od dłuższego czasu publikacji środowiskowej Graffiti Ghost East? Wspaniale, że ona się, mam nadzieję, ukaże, dlatego że, że graffiti może opi mogą opisać tylko osoby z wewnątrz. Tego, tego świata. Nie da, nie da się opisać. Z zewnątrz można to no, opisać mniej więcej tak, jak my żeśmy podjęli taką próbę. To jest to, to jest to, to jest to. Natomiast, natomiast tak naprawdę próba opisywania grafiti przez, przez jakąś jego typologię, to jest próba na przykład nie wiem, opisania utworu muzycznego poprzez pryzmat jego taktowania. No, nie da się tego. Po prostu poczuć, czym jest utwór muzyczny, jeżeli przeczytamy jakąś, jakiś suchy opis jego formalnej struktury, prawda? Utwór trzeba usłyszeć tak samo, myślę jest właśnie z grafić, trzeba je przeżyć i wtedy można w jakikolwiek sposób się o nim wypowiadać. I bardzo dobrze, że taki album powstaje i to, to jest w zasadzie skompletowanie dokumentacji na temat tego wszystkiego, co dzieje się w przestrzeni publicznej. No. Jest to jakiś bardzo potrzebny element tej układanki, bo nikt tego za, przepraszam, za was nie zrobi. Czy w takim razie, kiedy ta książka się już ukaże szczęśliwie, a wszyscy mamy taką nadzieję, czy widzisz miejsce albo może formułę dla kolejnych publikacji na temat street artu, czy graffiti, czy w ogóle sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce? Przeze mnie? Tak i w ogóle również. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o nas, jako autorów tych trzech publikacji, to, to to jest absolutnie zamknięcie wypowiedzi. My już nic więcej nie mamy na ten temat do powiedzenia i to są książki pisane z pozycji turysty, tak? kogoś, kto przyjechał, zwiedził, zobaczył, opisał to, co widział, natomiast na pewno jeszcze jest potrzebna książka o Street streetarcie, jego narodzinach, pisana tak samo jak ta książka o graffiti, czyli pisana od środka przez artystów, którzy autentycznie współtworzyli ten ruch. Mam nadzieję, że, że ktoś, kto ma dokumentację, są organizacje mające dokumentację takich działań, a, zrobią to pewnego dnia, zamiast krytykować inne działania. Ale czy to oznacza, to odejście od tego tematu oznacza pewne zmęczenie tym tematem? Czy nie, nie, przejście Boże. do zupełnie innych tematów? Jakie są właściwie znaczy, jak, jak wasze wiesz, plany Dalej, Jak wiesz, prowadzimy w, na, na Bemowie w, Galerię Forty-Forty, i to jest taki, taka próba pokazania street artu w jego naturalnym kontekście, bo, bo to o tym też piszemy w tej książce, że pokazywanie street artu w galeriach w gruncie rzeczy sprowadza się do pokazywania na przykład tworzonych przez artystów, tworzących również na ulicy. Na koniec wchodzi się do galerii i widzi się wystawę obrazów, która jest nazwana wystawą street artu, tylko dlatego, że twórcy, którzy te obrazy namalowali, malują podobne motywy na ulicy. My, my mamy galerię, która jest po prostu pustostanem z otwartymi drzwiami i oknami. Zapraszamy tam twórców, oni tam malują, i w zasadzie każdy może tam przyjść i albo to zniszczyć, albo uzupełnić, albo dodać coś swojego. Więc z jednej strony jest zapewniona ta jakby przestrzeń ekspozycyjna dla sztuki, z drugiej strony jest zachowana anarchiczność przez to, że każdy może tam wejść, zniszczyć. Jest to dokładnie ten sam proces, jakim Street Art podlega na ulicy. Więc to jest jedna rzecz, na jakiej będziemy się koncentrowali. Warto dodać, że galeria jest po prostu otwarta. Galeria jest otwarta dobę. całą dobę. W zimie potrzebne są raczej kalosze, w nocy latarka, ale można ją zwiedzać zawsze. Jest bezpiecznie, więc można przychodzić kiedykolwiek. Natomiast też projekty indywidualne poszczególnych twórców, także koncentrujemy się już na poszczególnych indywidualnych projektach. Taka działalność opisowa ogólna w zasadzie jest chyba zakończona czyli m, po zakończeniu tej działalności takiej popularyzatorsko-edukacyjnej e, przeszliście do działań kuratorskich e, czy to znaczy że m, może można się spodziewać jakichś realizacji przez was zinspirowanych e, już bezpośrednio w przestrzeni publicznej Krótko mówiąc, czy planujecie realizować murale po prostu murale nie <grym, <grym, czy jakiekolwiek inne działania nie nie inne działania inne no, to działania, tak inne działania zdecydowanie tak murale nie murali już za dużo mamy Albo inni robią to lepiej. Okay. Czyli jakiego typu działania? E, na przykład obiekty, Aha. które pokazywałem, ale to za wcześnie jest, żeby o tym mówić. Natomiast są fajne projekty. Oczywiście problemem jest finansowanie, oczywiście problemem są zgody, bo to są, to są działania o bardzo dużej skali. Ale jak się uda, to będą fajne rzeczy powstawać. No i oczywiście galeria Forty, Forty zawsze. No to życzymy powodzenia. Dziękuję. Bardzo ja mam, dziękujemy. Ja mam...